Witajcie moi kochani, moi drodzy, na samym początku chciałam Wam bardzo, 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 bardzo serdecznie podziękować za wszelkie formy uznania w moim kierunku, czy to za pomocą łapek w górę, Waszych miłych komentarzy, jak również wspieranie mojego denarowego, mojej denarowej skarbonki. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna, bo ten kanał właśnie egzystuje dzięki Wam. No i zbliżamy się do 6 tysięcy. Matko, jak to szybko poleciało. Bodajże w sierpniu będziemy mieli rocznicę. No to trzeba będzie jakoś to świętować. Ja co prawda nie piję alkoholu, ale kto wie, może sobie zrobimy imprezę live'ikową. Szczelimy sobie live'ika w sierpniu i się wszyscy napijemy. A co? Nie? Jakiegoś tam jakieś tam blury z bąbelkami. Poczekajcie, jak ja powącham alkohol, to ja już mi totalnie odwala, a co dopiero jeszcze jakbym wypiła. Znaczy jak wypiję dwa łyki za dużo, to ja mdleję. No, także ze mnie taki pijok, nie? Kochani, nie wiem, jak ja weszłam na temat picia teraz, no ale dobra. No będzie okazja do świętowania, na pewno. Kochani, dzisiaj robimy... Co? No co robimy? Ja sobie dzisiaj z nim pogadam. Zobaczę, co tam się u niego dzieje, co on tam myśli, czuje, co by chciał tam powiedzieć. Zobaczymy, co będzie miał dzisiaj do powiedzenia ten twój gościu, czy ta twoja laseczka. No i co? Nie przeciągamy, ruszamy, nie? Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. Proszę o jasny przekaz. Od twojego ukochanego, od twojej ukochanej, od tej osoby, którą nosisz w sercu, która niekoniecznie zawsze musi dużo mówić, może czasami nic nie mówi, nie okazuje uczuć, pojawia się i znika. Zakładamy, że nie mamy dzisiaj do czynienia z toksykami. Bierzemy jakiegoś typu gościa, który ma jakieś tam problemy, nie wiem, wewnętrznego dziecka, zranionego zwierza i dlatego tak się zachowuje, jak się zachowuje, bo gdyby się dobrze zachowywał i by było wszystko pięknie i różowo, to na pewno byś tutaj nie lukała na czytania z kart. No, a wiem, że czytanie, moja rozmowa z nim o tobie jest bardzo lubiana przez Was. Właśnie od naszej kochanej Agatki graficzki dowiedziałam się, bo ja nie patrzę, ile wyświetleń i tak dalej. Właśnie mi powiedziała, że miało bardzo dużo wyświetleń i dzisiaj zauważyłam 8 tysięcy. 8 tysięcy oglądało, 8 tysięcy osób oglądało, bądź też może 2 tysiące oglądało po kilka razy. Kochani, ruszamy. Agnieszka się koncentruje. Karty muszą być mocno przetasowane, bo dobrze przetasowane, w połowie dobrze przeczytane. Moja rozmowa o tobie. Jeszcze będę chciała te używać, ale to sobie zobaczę. No to zaczynamy. Okej, okay, no to jak się czujesz na ten moment? Wow. Mamy kartę świata. No, chciałbym zacząć coś nowego w moim życiu. Chciałbym pracować nad czymś. No dobra, a nad czym? Co byś chciał zacząć nowego? Nad czym chciałbyś pracować? Nad czym chciałbyś pracować? Nad własnym szczęściem. I chciałbym, aby zapanowała sprawiedliwość w moim życiu. Okej. Okay. To powiedz mi, co jest dla ciebie szczęściem? Co nazywasz szczęściem? Co by było dla ciebie szczęściem? Pełna stabilizacja. Stabilizacja finansowa, emocjonalna. Pracuję nad tym, aby
osiągnąć komfort w moim życiu, kiedy nie będę musiał martwić się o nic. Okej. Czyli jako król monet chcesz tej stabilizacji finansowej. Czy coś jeszcze? Co jest jeszcze dla Ciebie szczęściem? Wyzwolenie się z tej ciężkiej energii, z tej walki, z tej ciężkiej pracy, z tej mozolnej pracy. I do tej pory byłem bardzo cierpliwy. Teraz chciałbym zebrać plony z tego, co zasiałem, co mi kosztowało dużo wysiłku. Okay. No dobrze. To powiedz mi, co jeszcze jest dla Ciebie szczęściem? Bo tak trochę schodzisz na tory finansowe. Co jeszcze jest dla Ciebie szczęściem? Dla mnie szczęściem by było wyważenie wszystko w moim życiu. Przede wszystkim wyważenie serca i rozumu. Ja bym chciała, aby zapanowała równowaga. Dobrze. Czyli serce i rozum. A jak myślisz, co teraz najbardziej działa w Twoim życiu? Czy serce, czy rozum? W tej chwili jestem bardzo mocno w uczuciach. Bardzo czuwam moje emocje jako król kielichów. Okej. Z kim bądź z czym są związane te emocje? Wiesz co, tak się zastanawiam, bo w sumie tak się do tej pory czułem jak taki singiel, który był szczęśliwy, zadowolony. Właściwie jako rycerz mieczy to nie musiałem nigdzie miejsca zagrzeć, zresztą nie chciałem. Praktycznie było dużo ruchu w moim życiu, kiedy robiłem co chciałem. I tak naprawdę nie wiem, czy to odpowiednia droga była. Okej. A co byś chciał w swoim życiu na ten moment? Czego byś pragnął? Chciałbym pełnego spełnienia, pełnej stabilizacji, zakończenia się jakiegoś cyklu, takiego jackpota właśnie, takiej pełnej stabilizacji finansowej i emocjonalnej. Okay. Czy jesteś spełniony emocjonalnie? Czy jesteś spełniony emocjonalnie? Aby to nastąpiło, to potrzebuję szansy. Szansy na to, aby żyć swoją prawdą. Potrzebuję tej szansy, aby na rozmowy, aby właśnie zacząć żyć swoją prawdą. Ok? Z kim chcesz tej rozmowy? O co chodzi, jeśli chcesz tej szansy? Czego ona ma dotyczyć? Ona ma dotyczyć ruchu w moim życiu, ponieważ już jestem zmęczony walką i chciałbym zacząć coś nowego, coś lekkiego. Tak beztrosko. Ok, z kim? Wiesz co, z kimś, kto jest w tej chwili na mnie obrażony. Z kimś, kogo odrzuciłem emocjonalnie, z kimś, komu nie dałem szansy na zbliżenie się do mnie emocjonalnie. Odrzuciłem po prostu ten kielich, który ta osoba mi podawała. Nie chciałem go widzieć. I wiem, że to moje zachowanie mogło spowodować właśnie ogromny ból.
po tej drugiej stronie. Czy chcesz coś zmienić w tym kierunku, jeśli chodzi o tę osobę? Jeszcze na tą chwilę walczę ze sobą. To jest taka wewnętrzna walka, bo tak naprawdę to nie wiem, czy ta osoba będzie chciała przyjąć ten kielich, czy ona będzie chciała przyjąć ten kielich, czy się znowu zacznie takie przecieranie, docieranie między nami. Ale jednak spróbuję ruszyć w jej stronę tak bardziej stabilnie, nie jak ten rycerz mieczy. Chciałbym ruszyć jako rycerz monet, dać jej więcej stabilności. Choć z drugiej strony nie wiem, czy tam jeszcze można cokolwiek uratować. Okej, dlaczego myślisz, że nie można? Jak widzisz tą osobę, o której tutaj mowa? Jak postrzegasz tę osobę na ten moment? Wiem, że ta osoba ma uczucia do mnie. Wiem, że jest zakochana, że wiele mogłaby z siebie dać. I też w przeszłości to robiła. Okej. Jak myślisz, jak ta osoba na ten moment postrzega Ciebie? Co uważasz, jak ta osoba postrzega Ciebie na ten moment? Wiem, że mnie podziwia, że właśnie... podziwia mnie za to, że mam tą swoją stabilność, że dużo w życiu osiągnąłem. Aczkolwiek zauważyłem, że stawia mnie na piedestał. A ja nie wiem, czy ja tego chcę. A jak ty widzisz tą osobę? Jak ty ją postrzegasz? Jako wielką szansę. Szansę na najpiękniejsze, najbardziej stabilne życie. Jako największe szczęście. No okej. To powiedz mi teraz, czy zamierzasz coś robić w tym kierunku? Czy chciałbyś, czy masz jakieś plany w najbliższej przyszłości w stosunku do tej osoby? Tak. Chciałbym, no przyznam się szczerze, użyć wszelkich moich atutów. Chciałbym użyć wszelkich moich zdolności uwodzicielskich. Chciałbym dać tej osobie wszystko, czego potrzebuje. Zarówno z tej stabilizacji z monetami, jako mag, ognia z buławami, uczucia z kielichem. No i przede wszystkim też rozmowy od serca z mieczem. I chciałbym ruszyć w tym jej kierunku, ponieważ czuję ogromny ogień między nami i ja chciałbym właśnie z tym ogniem ruszyć w jej stronę. Czy myślisz, że to poskutkuje? Szczerze mówiąc nie wiem, bo po tym, co się wydarzyło, kiedy to wszystko między nami runęło, ta wieża się zawaliła, to nie wiem. Okej. Jakie znaczenie ma dla Ciebie ta osoba jeszcze? Wiesz co, to jest osoba, która bardzo głęboko jest w swoim wnętrzu, która słucha swojej duszy. Ja tak ją postrzegam. Jest bardzo mocno połączona z uniwersum i szczerze mówiąc wiem, że przeze mnie ma wiele nocy nieprzespanych, że ma ciężkie myśli, że wiele wycierpiała.
Ale to myślę, z drugiej strony, to też była jakaś lekcja dla niej, dla mnie, dla nas. Ale ja wiem, że tutaj uniwersum czuwa nad nią. Ale to tylko dlatego, że właśnie jest bardzo uduchowiona i potrafi wziąć czas dla siebie, aby wsłuchać się w swoje wnętrze. Okej, to możesz mi powiedzieć teraz, jakie uczucia żywisz do tej osoby? Jakie uczucia żywisz do tej osoby? No niestety, opuściłem ją ciężkim sercem. Odeszłem, chociaż sam cierpiałem. Ale wiem, że teraz, na tą chwilę, to jest spełnienie moich marzeń. To jest ta osoba, którą zesłało mi uniwersum. To jest ta osoba, która jest w stanie uczynić mnie szczęśliwym. I wiem, że tutaj zapanuje bardzo mocno sprawiedliwość. I wiem, że muszę wyrównać wszystko. Muszę wyrównać serce, rozum. Muszę wprowadzić równowagę między nas. Kiedy chcesz to zrobić? Kiedy chcesz to robić? Kiedy chcesz ruszyć w jej kierunku? Chcę wygrać, chcę być zwycięzcą i mam nadzieję, że mi się to uda i nasza miłość zwycięży. To może być 6 dni, 6 tygodni, najpóźniej do 6 miesięcy. I teraz, kochani, zostawiam to tak, jak jest. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Jeśli tak, łapkę w górę. I ja Wam mówię do zobaczenia, do usłyszenia. Mua!